Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Niestety nie odzyskałem mojego człowieczeństwa, bo trochę się pośpieszyłem z przejściem się tutaj. Ale tam na dole zabrałem od nich, bo w sumie pilnowali tego. Zabrałem jakiś czar, który nazywał się, już wam pokazuję, Mroczna Mgła. Gdzie go tutaj muszę znaleźć? O, jest! Mroczna Mgła. Magia otchłani, odkryta przez ulasylskiego czarownika stąpającego nad przepaścią szaleństwa. Tworzy chmury mrocznej mgły. Mimo że Mroczna Mgła jest teoretycznie mocno związana z człowieczeństwem, grozi ludziom straszliwym zatruciem. Być może jest ona ucieleśnieniem okrucieństwa, jakie ludzie okazują sobie nawzajem. Nieźle. Ciekawe, kim był ten ów człowiek. Dobra, teraz pytanie, czy ja teraz idę dalej, czy się cofam? No tak, już, lecę. Tu albo tam. Pędzę, lecę. To się śmieje normalnie chyba ze mnie. Ale jak chochlik normalnie, potrzebujesz światło. No nie jestem pewien, czy akurat światło jest mi tutaj potrzebne. Chociaż może? Mam światło w sumie na wyposażeniu, to zobaczmy. Okej. Nie wiem, czy to w sumie zasługa światła, czy łapą przez to przeszedłem, ale... No, iluzja odkryta. Poważnie? Spodziewałem się czegoś lepszego. W sensie, czegoś lepszego. Czegoś bardziej dla mnie użytecznego. Bo serio, grudka czerwonego tytanitu... No to jest ostatnia rzecz, jaką bym chyba chciał teraz znaleźć. Jakiejś kolejnej magii się spodziewałem, ale na pewno nie czegoś takiego. Dobra, tutaj nie ma żadnych iluzji. Czyli okej, czyli to było tylko do sekretu. Tutaj dalej przejścia raczej nie ma. Dobra, to tak zejdę. Nie, bo z bokserstwa już to wyrzucę. Już tego nie potrzebuję. Ale wykorzystam za to wielkie leczenie. Tutaj ledwie wejdę, żeby sprawdzić, czy się coś kryje, tak więc idziemy dalej. To jakiś trup. Dalsze przejście. Bardziej spaczona ziemia. Nie tylko ziemia. Im głębiej, tym bliżej otchłani, coś mi się wydaje. O, i cyk, skrócik. Zobaczmy dokąd. O, aż pod ognisko, jak miło. To mi akurat bardzo na rękę. I nawet się cieszę, że to odkryłem. Okej. Uważaj na atak kleszczami. Jakimi kleszczami? Okej, clever. Takimi kleszczami. No pewnie, ilu was tu jeszcze przyjdzie, co? No co?! Boże, nawet nie zdążyłem ataku wyprowadzić przez tego jednego... Nie, jeszcze nie ma co pnąć. Dobra, byle sobie odblokowałem przejście na skróty. Będzie tutaj.
Czyli nawet mogę ich olać tak naprawdę. To sobie muszę tutaj przyzwać. Okej. Okay. No i siema. No, bo teraz jak będą chcieli iść za mną, po prostu polecą ku własnej śmierci, a jeden w sumie chyba nawet to zrobił. Dobra, łyczek do fulla. Okej, okay, czy mój kochany łuk byłby w stanie sięgnąć tej baby? Bo jeśli tak, to chcę ją zdjąć z tej odległości. O, nawet że byłby, tylko oczywiście to durne celowanie muszę najpierw sobie obejść. Że tu wiatru nie ma, czemu to tak znosi? Trafię? Wow, ty sobie żartujesz! Używam specjalnych strzał do tego łuku i on bije tak małe obrażenia? Że to podchodzi pod kpinę! A, okej, okay, dobra, teraz walnąłem w łepetynę. To może to zależne tego, czy walę w łeb, czy walę w ciało. Dobra, babka zdjęta. Spróbujmy też temu strzelić w łeb. No, ale się udało. No, drugi raz już nie kończy. A to jest też czarujące, okej. Okay. Co za typ, no. No! Pewnie, wydurniaj się jeszcze bardziej. Dobra, spróbuję najpierw ją zabić, a potem... A potem się wyleczyć. Żeby to nie był błąd. Te krzyki dobiegają. Chociaż mnie nawet nie. Chociaż nie. Chyba nie. Nie, chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, wymiana. Wracamy do talizmanu z kości słoniowej. Leczonko. Mieczek w dłoń. I od razu lecimy do niej. Dziękuję. Sposobem. Wystarczy ich podejść sposobem. Wszystko jest cacy. Dobra. Co jest dalej? O, coraz więcej tej czerni na ścianach, na glebie, wszędzie. Mówiąc krótko, tu. Ja chcę wiedzieć, co to jest? Coś, co ma chyba kolumnę wrośniętą w ciało. I nie tylko. Jak mi zajechał z prawie z pół obrotu. Okej. Okay. Serio, kolcza zbroja? Bo ostatnie, co bym chciał teraz zobaczyć, nie? I to jeszcze z przeciwnika troszeczkę mocniejszego. Od innych. Dobra, lecimy dalej. O, cześć. Żegnaj. O do jasnej cholery. Łańcuchy. Dobra, poszli przy ognisku i odwróć pustkę. To przede wszystkim.
kłamca na wprost. Pewnie ktoś gadał, żeby iść do przodu. Tutaj pusto. Jaka ciemnica! Czy to jest grobowiec? Nie, nie, nam nie ma bata, że to jest grobowiec olbrzymów. Czy to jest już otchłań? Nawet to mi niewiele daje. Dobra, na ognisko mam obok, jakby się coś sta... Oczywiście, że coś się stanie. Dobra. Duszę, proszę. 11 minut. Akurat jeszcze, akurat to jedno człowieczeństwo, żeby odzyskać. Dopiero co stracone. A kurde, już jesteśmy przy otchłani? Wyglądało. Tutaj poproszę o więcej buteleczek. Konkretnie o maksymalną ich ilość. Ale te łańcuchy trochę mnie niepokoją, jeśli mam być szczery. To na pewno była jakaś cela więzienna. Ale pytanie, kogo tu trzymano? I w jakim celu? Światło nawet tu nie pomaga. A to jest normalna ścieżka, dalej, dobra. Przestwór otchłani. Gotcha. No, serio? Akurat dała mi coś, czego już mam pełno. To wygląda trochę creepy z odległości. Aha, nie, Jezu, to jest ten, to jest pryzmat. Ale pryzmat zazwyczaj prowadzi. To tylko odprowadzi mnie ten. No. Okej. Okay. Dużo. Nie no, człowieczeństwo to chyba było, tak mi się wydaje. Pytanie tylko, czy jest... Czy to jest kolejny przeciwnik, czy... Nie, znowu kolejna czarująca. Chować się i golnąć sobie. Zabici. Raz, dwa. Gdzie ona jest? Tutaj. Nikt nie ten. No to już mogę myśleć. Gin! Mroczny koral, tak się nazywa zaklęcie. Sprawdźmy. Mroczny koral. Magia otchłani odkryta... Dobra, to jest to samo. Wystrzeliwuje serię mrocznych kul. W przeciwieństwie do zwykłych czarów duszy, magia otchłani ma ogromny ciężar i zadaje obrażenia fizyczne. Możliwe, że ze względu na swe człowieczeństwo, ludzkie dusze tworzą magię o realniejszych kształtach. A coś się tu jeszcze znajduje? Czy to tylko takie... Nie, tylko tak o... Żeby znaleźć miejscówkę, czyli tędy muszę się udać. Dobra, wypijmy za powodzenie i lećmy. I cały czas te... Nie no, to wygląda jak człowiek... O! Okej, więcej tych. Więcej pryzmatów. Są to jakie? No, nie, no, na pewno są to. Jest to człowieczeństwo, no widać od razu. Duszki człowieczeństwa. Czy to jest Alvina? O kurde. No jej się nie spodziewałem w otchłani.
I co, atakuje? Oczywiście. To nie atakuje w sposób normalny. No, no nie! Dobra, nie. Na tył ja nie lokuję się na nią. Nie ma sensu. Choć nie powiem, przydałoby mi się nawet, może mieć jakąś szybszą broń. To światło to nawet nie ma sensu chyba go w ogóle aktywować, bo to gówno widać tak czy siak. Trolla upadku, włócznia, wielkie leczenie, samonaprowadzenia kryształowa, włócznia. Nie no, kurde, nie mam tutaj nic takiego w miarę fajnego. No, ale to jest naprawdę creepy, jak się to z odległości obserwuje. Okej, dopóki tam nie podejdę, to do mnie oni nie przyjdą, więc... Ja się tutaj zajmę tym frajerem. Spróbuję może ustrzelić jakiegoś tego ducha. Znaczy jakiegoś, kilka tych duchów. Bo mogę 10 ustrzelić. Zrobię to z wielką przyjemnością. Okej, te większe są bardziej odporne. Na logikę. Boziu, 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 lecą do mnie. Tak jakieś ułam... Lekkie, leciutko, ledwo coś dusz mi dają, nic więcej. Odzyskaj moc, weź przedmiot, człowieczeństwo. Okej, mogę za człowieczeństwo wydrobić. Na logikę, skoro są tu. Okej. Okay. To mnie wzięło z zaskoczenia. Cześć, Alwina. Okej, jak rozumiem, ona mnie gdzieś prowadzi, tak? Dobra, mimo iż niewiele daje to światło, to i tak je odpalę, bo... Lepszy, jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Dobra, wróćmy do miecza i lećmy dalej. Gdzie mnie prowadzisz, koleżanko? Kurde, nawet tego ducha nie mogę położyć w jednej ręce, trzymając ten miecz. To trochę boli. Okej, tam kolejne pryzmaty. Przejście. Nie machaj bez celu, czekaj aż przyjdą, potem se machaj. Tam nie ma przejścia. Iluzja na wprost. Okej. Okay. Tutaj. Czy to jest Sif? O kurde. Tak, to Sif. Odejść precz. Siema, wilku. Już wszystko spoko. O, zostawił mi coś. Wielka tarcza oczyszczenia. Okej, okay, zobaczmy. Okej, okay, nie ma 100% fizycznej redukcji, więc nie wiem, czy będę to brał. Wielka stalowa tarcza używana przez Artoriasa, którego pochłonęła otchłań. Artorias głęboko naznaczony przez otchłań używał jej do ochrony swego towarzysza Sifa. Mimo, że wysysało to moc tarczy, nadal daje ona sporą magiczną ochronę. No, w sumie... Ogień, magia... No jest ona bardziej stabilna, tylko właśnie ta fizyczna redukcja, to mnie najbardziej boli.
Chociaż kto wie. Może skoro tu tyle przeleżało w otchłani, no to na wszystko, co jest w otchłani, no to może na te wszystkie, tych wszystkich przeciwników ma sens branie tego. Okej, ta winda jest szybka. Gdzie mnie przeniosło? Aż tutaj! Okej. Choć przyznam, nie takie cofki się spodziewałem. Ale właśnie, powiedz mi, ziomeczku, co masz na swoją obronę, skoro mnie zaatakowałeś, co? Nudziło ci się? You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Gościu, ja mam tu bez, to ty mnie zaatakowałeś, ja cię tylko pokonałem. I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Well, I've had... I'll be seeing you if you survive your travels. Oj, przeżyję i to na pewno o wiele więcej niż ty sobie sądzisz. Dobra, to wróćmy w takim razie do ogniska. Muszę sobie trochę tych kości powyciągać ze skrzynki. Ej, ciekawe, że jakbym uratował Sifa, a potem z nim zawalczył, to czy on by mnie poznał? Dobre pytanie. Odwróćmy pustkę. Dobra. Lećmy dalej. Tylko najpierw odrobina światła. Mimo oczywiście faktu, że niewiele to światło mi tu daje. Gleba. Akurat jakbym zaskoczył na typa, to mogłoby zamortyzować. Mogłoby jego już truchu amortyzować upadek, jeśli mam być szczery. Okej, tu już nie ma tej mgiełki całej, nie ma tej iluzji. Daj, to trochę odważny zaskok z mojej strony. Też w sumie... kilka celnych ciosów i będzie po problemie. Bliźniacze człowieczeństwo nawet wypadło. Proszę. Tak rzadko spotykane przeze mnie w tej grze. Ej, to jest ta baba, która mnie tak prawie rozwaliła wcześniej. Szybkiestus. Ucznia. Co? Ktoś się śmieje ostatni, Franco. Okej. Dobra,
coraz głębiej w mrok. Tutaj pusto. Oho! Czyżby boss? Tutaj coś jest. Chyba zwykłe zejście. A nie, to nie. Tutaj coś... Sztaba białego tytanitu! Wow! Ej, potężna rzecz! Sztaby zwykłego tytanitu jeszcze nie znalazłem, a znalazłem sztabę białego! Ej, 150 tysięcy dusz mam przy sobie. Byłoby strasznie szkoda stracić taką ilość. Dusza bohatera. Tam się da zejść jeszcze niżej? Serio? Spróbuj przedmiot. Powodzenia. Powodzenia. YOLO. Okej. Cutscenka. O, tę łapę znamy. Co to jest? Manus, ojciec otchłani! Oj. O świetne, piorun mu niewiele robi. Ała! Szybko, flaszka. Jest! Uniknąłem! Ja wykorzystam wszystkie pioruny, jakie mam. Au! Okej, zablokowałem. Ale strasznie mi to zżarło wytrzymałość. Zablokowałem. No, tego nie zdążyłem, ale nie zadał dużo obrażeń. Znak przyzwania. Mogę wezwać Sifa! Dawaj, dawaj, dawaj! Sif, chodź, pomóż mi, proszę! No, może fajnie wyglądać, bo Sif miał pomóc Artoriasowi, a pomoże mnie. Dobra, i o... Ostatnia włócznia! Nie trafiłem. Nie wykastowałem tego do końca. Oj, o, co jest? Co jest? Ej, typie, weź się uspokój! Jesus. Dobra. Dwa miecze w dłoń, elo. Znaczy, z miecze. W sensie, no, ja i Steve mamy ten sam miecz po prostu. To chciałem powiedzieć. Stąd te dwa miecze w dłoń. Dobra, stusik. Au. Ciekawe, co bym powiedział w sumie na włócznie duszy. Sprawdźmy. Tyle co nic. Nie ma tak się podłożyć. Estus. Ale te ulepszone Estus naprawdę mi teraz służy. Okej, to było trochę chamskie, wiesz? Ej! No łykaj tego Estusa, typie! Świetnie. Sięgają go w ogóle te zaklęcia. Au. Dawaj, włócznie duszy. Znowu deszcz.
Nie wiem sobie, co to jest. Deszcz człowieczeństwa? Deszcz otchłani? Chrystus? I zawsze dużo zdrowia. Ała! Dostałem w baniak. Ale podnoszeniem nie uchroniło mi się zresztą obrażeń. No ale nie przed tym. O, dobra, Steve go trochę zajmuje. To się wyleczy za ten czas. Dobra. Światło, no to mi się nie przyda. Kameleon tym bardziej. Trolla też nie, włócznia już się skończyła. Leczenie się nie przyda. Kształtowa materia dusz. To może jeszcze być. Gdzie tam? Nic mu to nie robi w ogóle. Dobra. Tarcza i miecz. Tarcza i miecz. Mało mi jest to, co zostało niestety. Okej, tego nie mogę unikać. A szkoda. Co? Jak to mi to, jak mi to obrażenie zadało? Dobra. I? Weź się zainteresuj Steve'em, co? Nie! Nie, no serio? W takim momencie? Chyba sobie jaja robisz! W takim momencie? No chyba se żartujesz! No chyba se żartujesz! Nie. Nieskończone zdrowie. Mam to gdzieś, ja bym to wygrał, gdyby nie to. Nie, pomiń to. Pomiń to. Już, pomiń. Dziękuję, do widzenia. I co, i wszystko? Tak, wszystko zużyte. Super. A i oczywiście z walki z bossem też mnie wypieprzyło. Totalnie w kiwie po co. Jaki bezsens totalny. Nie ma tak, jak gra nieczysto, to ja też będę grał nieczysto. Już nie będę one hit, one kill włączał, bo to już byłoby aż zbyt łatwe. Takie dotrafienie by wystarczyło z czegokolwiek. O, dobra, jest. Jest od Sifa chyba. Znak przyzwania, to z chęcią go użyję. Nie upiora. Jolo z tym. Pokonałbym go na spokojnie. Gdyby nie te durne rozłączenie, rozwaliłbym tego bossa. Za pierwszym razem. Tu jak mnie poskładał. Chłopie, wstawaj i lecimy. Łucimy go dalej. Nawet w dwie ręce wezmę ten miecz. O, prawie za 500. Co to za rzygnięcie otchłanią było? Serio myślałem, że był unik. Co ten deszcz? No serio, w pół animacji ładowania mi to przerwał, no. Dawaj. Ładne obrażenia. O, teraz on był nie teraz nieźle poskładał. Ładujemy. I kończymy żywot Manusa. Żegnam. Dusza Manusa. Wow, to jak dziwnie wygląda. I człowieczeństwo trochę. O, jest... Tak, jest Dusk. Jest ognicho. Wstawaj, koleżanko. Już wszystko dobrze. Wstawaj, uratowałem cię. No. Halo. Co, w szoku jest, czy jak?
rozpalmy ognicho. Nawet go nie będę bardziej rozpalał, bo się po prostu teleportuje do tego. Teleportuje się do ogniska w kapliczce i tam sobie uzupełnię. Ale to jest chyba final boss tego dodatku, mi się wydaje. Bo to jest całe to był dodatek DLC Artorias kroczący w otchłani. To jest chyba final boss. Nie chcę jej walnąć tym mieczem, no ale... No dobra, no... Uratowana, no to... Myślę, powinno być wszystko w porządku. Dobra, odpocznij przy ognichu. Nawet zobaczę, czy jest opcja teleportacji tutaj. Parafia. Lochy parafii. To jest pewnie to ognisko tam wcześniej. Nie, tutaj się nie może teleportować, ale to mnie akurat nie interesuje. Lecimy do kapliczki. I na sam koniec obczajmy opis duszy Manusa. Jestem sobie ciekaw, co ja mogę zrobić z tej duszy. W sensie już widziałem, że katalizator mogę jakiś zrobić z tej duszy. Tyle zdążyłem zauważyć u Kowala. Zobaczmy, co jeszcze z tego będzie. Dusza Manusa, ojca otchłani. Ta niezwykła dusza jest wielką, splątaną masą człowieczeństwa. Starożytny Manus z pewnością był niegdyś człowiekiem. Stał się jednak ojcem otchłani po tym, jak jego człowieczeństwo oszalało w odwiecznym poszukiwaniu drogocennego, pękniętego wisiorka. Okej. Ciekawe. Uczynimy, żeby mieć wszystkie stusy. A właśnie, tutaj nie sprawdzałem, czy mogę... Tu... O! O, ten też zniknął? A tego gdzie wcięło? Ten tu ciągle jest, co nie? No jest. Ja się całą grę stąd nie ruszył. Patches? No, Patches nie bardzo ma gdzie iść. Framp! Wstawaj! No, I'm fine. Well and wide awake. No, oh, you again? You've come. Some. I say. I'm done with the looting. And... Dobra, to nic nowego nie mówi. I nic nowego też przy sobie nie ma. No nie, nic mi nie wpadło. Niestety nie masz niczego, co by mnie zadowalało. Okej. I'm pleased to see you well. Is it something urgent? No, jest. Zabieraj mnie stąd. Pomijamy oczywiście kascenki. Złóżmy w takim razie wszystkie dusze w naczyniu władcy. Ofiaruj duszę naczyniu. Wreszcie otwieramy. Dobra, wiecie co? Myślę, że możemy na spokojnie połączyć oba wątki zarówno LCK, jak i podstawki i lecieć po zakończenie. Jakaś dusza. Czy tam duch? Nic mu nie zrobię. O, więcej! Co my tu mamy? Piec pierwszego płomienia. Spora ta miejscuwa. I to wszystko to jest popiół? O, tam kolejny taki rycerz, jaki ten. Jacy byli w Andor Londo. No nie chciałem tego, chciałem kurde go ripostować. Bo mi kurde zmieniło. Starczy na laskę. Grudka tytanitu. Spoko. A, czekaj. Bo...
Zapomniałem to wyłączyć po walce z Manusem. Co my tu mamy dalej? Ripa osta! Ej, kurde, prawie go maszytuję, no! Grudka czerwonego tytanitu. Kurde, podejrzewam, że wiem, kto jest ostatnim bossem. Jedyny władca, czy tam... Jezu, jak on teraz spadł, tam sobie tak plął w ryj. Jedyny posiadacz duszy Lorda, którego jeszcze nie spotkaliśmy. Czyli pewnie final bossem jest sam Gwyn. O, set Czarnego Rycerza. Okej. No. Super. Dalej mi to nie wyszło. Wielkie leczenie. Musiał przeszczęć na Estusach. I grudka tytanitu. No pewnie mógłbym się jeszcze porozglądać trochę w Ulasil, może coś znaleźć, ale szczerze nie mam ochoty. O, patrzcie! Jest tam. To jest Gwyn jak nic. I co, tutaj schodzimy i idziemy do mgły? Ale pewno jest tych rycerzy. I cyk! Ale prawie, no prawie maszytuję. Nie mam jakiegoś pierścienia, który zwiększa obrażenia? Słuchaj, tu mam pierścień Kiaran! A to jest krytyk, to bierzemy pierścień szerszenia. Dawaj. No. No, dawaj, dawaj. Będzie to wyszło, ale... Będzie. Kolejne wielkie leczenie. O, halabarda Czarnego Rycerza. Jak miło. To jeszcze sprawdźmy. Zarówno broń, opis broni, jak i zbroi. Pff, o wiele gorsza od mojej aktualnej, broni. Halabarda Czarnych Rycerzy przemierzających Lordran sprawdza się w walce z demonami chaosu. Po sile, jaką trzeba włożyć we władanie tym ostrzem, można oszacować, jak ogromnym przeciwnikom stawiali czoła Czarni Rycerze. A ile potrzeba? 32 punkty. No, ale stać... Znaczy, stać mnie. Jestem w stanie z tego korzystać, ale jest to tak słabe, że nie zamierzam. Nie tu, tylko tutaj. Hełm... O! Hełm Czarnego Rycerza to jest... Ten hełm, który ja mam teraz na sobie. Tylko jakby co? W innej wersji, czy... Nadpalony? Ej, ale patrzcie. A dziwo jest ma wszystko gorsze. Chyba, że to przez to, że jeszcze jest nieulepszony. Kto wie, może jakby to ulepszył, to może byłoby lepsze. Hełm rycerzy, Czarnych Rycerzy, więc Lordran. Rycerze podążali za Lordem Gwynem, gdy wyruszył on, by połączyć ogień, jednak zostali spaleni na popiół przez nowo rozpalony płomień. Od tamtej pory przemierzają świat jako pozbawione ciała duchy. Okej, czyli czekaj, czyli te duchy, które tam były na wejściu do tego pieca, to były... Czyli to byli ci rycerze. To z czym ja walczę w takim razie? Tutaj, dobra, tu opis jest identyczny, ta kolcza zbroja, chyba już wcześniej zdobyłem takie coś, okej. Zawalczmy więc.
Tak, Gwyn, władca popiołów. O kurde, nie wierzę, że udało mi się to zablokować. Nie wierzę, że udało mi się go zripostować. To było tak na YOLO. No dawaj. Aj, 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 aj. Estus. Do tyłu, do tyłu. Niech se pomacha. Oj, chwycił mnie. I wysadził mnie. A jak się zamachnę teraz? No nie, poważnie, zabił mnie! O kurde, no myślałem, że się uda za pierwszym! Ajajaj. Okej, podejście trzecie w takim razie. Kurde, teraz mi riposta nie weszła. Chłopak chciał sprzedać teraz, czy jak? Dobra, najpierw idę odzyskać duszę. Okej, okay, to był fuks teraz z tym ciosem. Jest! Weszła riposta. Dobra, ten się podnosi, to ja się wyleczę. Druga riposta. O kurde, jeszcze jedna riposta jest po nim. No, no dobra, tego się nie da w taki sposób zablokować, ani poddać na próbie riposty. Dawaj. I dziękuję! A, o, okej, okay. Jeszcze nie. Jeszcze to przeżył. Ale... tego już nie. Gwyn pokonany za trzecim podejściem. Twój czas przeminął. Dusza Gwyna. Okej. Okay. Jest to gnicho. Zjednoczenie z ogniem. Aha, pewnie jak w dwójce. W sensie, no w dwójce nie ma zjednoczenia z ogniem, ale jest... że pewnie mogę być albo władcą, czy tam w tym przypadku zjednoczyć ogień, albo mogę po prostu sobie iść. Okej, okay, no na razie nie mam powodu, żeby odchodzić. W sensie ja jako nieumarły. Teraz mówię, jakbym grał, jakby ja jako ten nieumarły. Nie mamy powodu, żeby stąd odchodzić, więc... zjednoczymy ogień. Ale sprawdźmy jeszcze opis duszy. A, i to jest ten, zwykła dusza. Zawiera nieprawdopodobną moc. Dusza Gwyna, Lorda Słońca i Popiołów, który stworzył... stworzył? Chyba zjednoczył pierwszy płomień. Lord Gwyn przekazał większość swej mocy bogom i spłonął w pierwszym płomieniu. Mimo to, jego dusza jest bardzo potężna. Okej. Okay. Zjednoczmy w takim razie płomień. I zobaczmy... pierwsze zakończenie do Dark Souls. Ale na drugie trochę przyjdzie mi poczekać. To tyle. A jeszcze? Chociaż jakiegoś lektora się spodziewałem. Okej, okay, znowu jesteśmy w azylu. Ale jak rozumiem, co miałem, to mam nadal, tak?
Tak, tutaj wszystko mam. Zbroja jest, strzały są, pierścienie też. Okej. Okay. Czyli teraz mi teraz zostaje tylko przechodzić grę ponownie, aby odblokować sobie znowu wszystko. No, tylko teraz będę musiał jedną rzecz akurat sobie ominąć. A mianowicie naszego kochanego Frampta. Znaczy, w sensie, no, nie mogę go ominąć tak stricte, no bo z nim trzeba pogadać. Ale po zdobyciu naczynia władcy nie oddamy go Framptowi, tylko temu drugiemu wężowi, który ponoć jest właśnie gdzieś w Nowym Londo. Okej. Okay. Począć mogę. Mogę z dna. Tak, wszystko mam, co miałem. Okej. Okay. Dobra, to ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Dark Souls, który jednak troszeczkę potrwa, zanim się pojawi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.